TV niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Z nami Tomek Podgórski. Pierwsze pytanie. Z wielką niewiadomą tu przyjeżdżaliśmy, wy również. Trudno było określić, jakiej jesteście dyspozycji. Wiadomo, jak wyglądały ostatnie tygodnie. Jesteście zaskoczeni takim, a nie innym wynikiem tego meczu. Znaczy nie, no. Tak jak powiedziałeś, ten okres jakby przygotowań, szczególnie w ostatnich dwóch tygodniach, nie był idealny, ale też po tym, gdzie to wszystko się rozwiązało, powiedzieliśmy sobie, że już nie patrzymy wstecz, staramy się jak najlepiej do tego meczu przygotować i w miarę możliwości tych fizycznych i tego przygotowania taktycznego, które robiliśmy przez praktycznie obóz i ten wcześniejszy okres przygotowawczy, jak i te ostatnie dni, chcieliśmy się tutaj pokazać z niezłej strony. Na pewno ten mecz nie ułożył nam się dobrze na początku, ale gdzieś tam jakąś konsekwencją i charakterem cały czas dążyliśmy do tego, żeby strzelić bramkę kontaktową. Udało to się w końcówce spotkania. Byliśmy przygotowani na, szczerze powiedziawszy, tutaj gdzieś już, bo siedziałem na ławce rezerwowej na dogrywkę, udało się przechylić szale i zdobyć bramkę w ostatnich minutach na 2-1, także no bardzo się cieszymy, bo na pewno gdzieś ten styl, jeszcze jakość grania pozostawia wiele do życzenia, ale no dobrze jest na początku wygrać, pozytywnie zacząć, bo to na pewno no, w tej sytuacji, w której był zespół, gdzieś tam ten szum medialny wokół klubu napędza zespół taką pozytywną energią i gdzieś tam chęcią do dalszego samorozwoju i do robienia kroków w przód. Trochę szkoda, że kolejny mecz dopiero za 10 dni. Szkoda, nie szkoda. No, my ten czas na pewno dobrze spożytkujemy, bo tak jak wcześniej powiedziałeś, ten okres przygotowawczy w tych ostatnich dwóch tygodniach nie był idealny. Mamy jeszcze troszeczkę do nadrobienia, także te 10 dni myślę, że spożytkujemy na solidny trening, na solidne przygotowanie, na solidne zgranie zespołu, bo to nie jest tak, że my tu już wszyscy się doskonale rozumiemy. Było to widać też w niektórych sytuacjach w dzisiejszym meczu, także dużo mamy do poprawy, ale na pewno jest to grupa, która chce pracować, chce się rozwijać, także no myślę, że te 10 dni solidnie popracujemy.